Cześć kochani, witajcie w kolejnym materiale Pracowni Literackiej. Tutaj Rita, czyli wasz literacki mały pomocnik w przygotowaniu do matury. Dzisiaj będziemy rozmawiać o panu Tadeuszu, bo tak zdecydowaliście na moim Instagramie w trakcie ankiety, że chcecie pana Tadeusza, no to proszę. Zachęcam jak zawsze do zapisania się na newsletter. Newsletter to taka brzydka nazwa, ale nie ma tam żadnych reklamówek, tylko są bezpłatne notatki i w momencie, w którym podacie mi swój adres e-mail, to od momentu zapisu w każdą środę wieczorem będziecie dostawać notatki do treści, jakie publikuję, czyli do każdego z filmów. Mam nadzieję, że to Wam pomoże w przygotowaniu czy do sprawdzianów, czy do matury. To, co dla Was przygotowałam, to wiedza w pigułce. Musiałam więc dokonać koniecznych skrótów, pominięć, uogólnień. Jeżeli coś byłoby dla Was niejasne albo coś chcielibyście uzupełnić, czego nie ma w tym filmie, to piszcie śmiało w komentarzach, będę Wam bardzo wdzięczna, bo przecież ten kanał robimy razem po to, żeby język polski nie był taki odstręczający, jak czasami bywa. Jak zawsze zaczynamy po Bożemu, czyli od kilku zdań na temat autora. Adama Mickiewicza Wam przedstawiać, jak sądzę, nie muszę. Powiedzmy sobie więc krótko, że to ojciec polskiego romantyzmu, bo rok 1822 i wydanie jego ballad i romansy to w polskiej periodyzacji epok literackich początek romantyzmu. Tworzył w wielu rodzajach literackich, bo we wszystkich, w liryce, epice, dramacie, gatunki synkretyczne też mu się przecież zdarzały. No i żył w czasach zaborów, przebywał na emigracji, dlatego też ogromną część jego twórczości wypełnia refleksja na temat utraty ojczyzny, tęsknota za tą ojczyzną i po prostu ból Polaka oddzielonego od swojego kraju. A teraz patrzymy sobie na informacje ogólne o panu Tadeuszu. Rok wydania to 1834. Jeśli chodzi o pełen tytuł, to brzmi on tak. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. I od razu wyjaśniam, co to jest zajazd. To nie jakaś karczma przydrożna, do której można wstąpić, tylko taka szlachecka możliwość przyjazdu do sąsiada, który na przykład graniczył z Wami polem i miał Wam w wyniku wyroku sądowego to pole oddać, ustąpić, a tego nie zrobił. I w pewnym momencie w historii Polski dopuszczano takie samosądy, takie właśnie wyjazdy do swojego sąsiada na przykład i odbieranie należnych nam dóbr. Rodzaj to oczywiście epika, no i gatunek. Tu Was od razu uczulam, że warto znać cechy tego gatunku, jakim jest epopeja narodowa. Ona jest nieco synkretyczna, bo zawiera elementy w sobie także innych gatunków, więc na to też zwróćcie uwagę. Jest tam gawenda, szlachecka, sielanka czy baśń. A jeśli zaś chodzi o te cechy epopei, to mamy podniosły styl, obecność inwokacji, przede wszystkim osadzenie akcji w przełomowym okresie losów danej zbiorowości, to czyni ją narodową, mityzacja świata przedstawionego, czyli takie upiększanie, sprawianie, że ten świat jest niemalże nierzeczywisty, aż tak idealny i chociażby wszechwiedzący narrator czy wielowątkowość. Czas akcji to rok, jak wskazuje nam sam tytuł, 1811 i 12, chociaż fabuła sięga wcześniej, czyli zobaczcie, datę wydania od daty akcji dzieli około 20 lat, a nawet więcej, na to też warto zwrócić uwagę. Mamy również miejsce akcji, oczywiście Soplicowo i okolice, czyli Litwa. No i genezę pana Tadeusza dobrze byłoby znać. Wiecie, to jest czas po upadku powstania listopadowego, wszyscy są załamani, Mickiewicz również nie wziął w tym powstaniu udziału, troszkę mu to ciążyło, niby miał wytłumaczenie, niby nie miał. No i pisze pana Tadeusza ku pokrzepieniu serc, oraz aby być może pogodzić zwaśnioną emigrację, bo kiedy Adam Mickiewicz wyjechał z kraju, bo musiał, okazało się, że te środowiska zagraniczne, ci Polacy, którzy mieszkają na emigracji, nie kontaktują się ze sobą zbyt łatwo i zbyt dobrze i warto byłoby jakoś im pomóc. Pan Tadeusz początkowo miał być krótkim utworem, koniec końców stał się długim powrotem w marzeniach do ukochanej ojczyzny. A teraz, kochani, lecimy z bohaterami. Patrzycie sobie na tę tabelę i
jakby ustalacie, czy jest ona dla Was jasna. Ksiądz Robak, czyli inaczej Jacek Soplica, oczywiście Bernardyn, ojciec Pana Tadeusza i główny bohater tej książki. Bohaterem Pana Tadeusza nie jest Tadeusz, a zwłaszcza nie mówimy o nim Pan Tadeusz. Ksiądz Robak to główny bohater. Sędzia Soplica, czyli brat księdza Robaka, to też istotna postać. On wychował Tadeusza, był opiekunem Zosi, zwolennikiem tradycji, szlachcicem średnio zamożnym, ale takim, wiecie, bardzo gospodarnym. Tadeusz Soplica to właśnie ten młody chłopak, tytułowy bohater książki, który powraca z nauk, no i rozpoczyna jakieś tam drobne romanse w Soplicowie, koniec końców tam się też żeni i na kartach książki nam odrobinkę dojrzewa. Telimena to opiekunka Zosi, krewna Sopliców, kilka lat mieszkała w Petersburgu, jest taką, wiecie, kobietą światową, nieco kokietką. Zosia zaś to jest przeciwieństwo, naiwne, dobre, kilkunastoletnie dziewczę i to jest przyszła żona Tadeusza, pomimo tego, że Tadeusz na początku rozpoczął romans z Telimeną. Hrabia zaś to krewny Horeszków po kądzieli, czyli od strony matki, dziedzic zamku, który procesuje się z Soplicami właśnie o tenże zamek. Artysta, malarz, człowiek wrażliwy bardzo na sztukę, oryginał, bo zwracał uwagę zarówno swoim strojem cudzoziemskim, jak i zachowaniem. Stolnik Horeszko zaś, którego nie poznajemy w sposób bezpośredni, tylko z relacji innych postaci, no to wielki przeciwnik, można tak powiedzieć, Jacka Soplicy, został zabity przez Jacka Soplicę w akcie takiego szału, który był odpowiedzią na to, że Stolnik dał pewne nadzieje Jackowi na to, że będzie mógł związać się z Ewą Horeszkówną, czyli córką swoją, z córką Stolnika, no ale później jakby no nie było tematu, że się tak wyrażę, więc Jacek w akcie rozpaczy podczas najazdu Moskali na zamek Stolnika zabił właśnie Stolnika. Gerbazy Rembajło to sługa Stolnika, inaczej klucznik. Później macie już takie poboczne postaci, które gdzieś tam do Was wracają, jak chociażby Żyd Jankiel, pięknie grający, czy kłócący się asesor i rejent, czy też Moskale, kapitan Rykow i major Płód, na których warto zwrócić uwagę. A jeśli jeszcze o sporach i parach mowa, no to też Protazy kłócił się z Gerbazym. Jak już wspominałam wcześniej, najważniejszą postacią Pana Tadeusza jest niewątpliwie Jacek Soplica. I teraz ten Jacek Soplica jest ciekawy, jeśli chodzi o jego cechy, bo z jednej strony to bohater romantyczny, z drugiej ma jednak w sobie pewne przesunięcia i to są cechy, które łamią konwencję romantyczną. Zerknijmy do tych cech, to może Wam się przydać na rozprawce. Jego osoba może być takim dość dobrym literackim przykładem na sporo motywów. Bo co go spotkało? Nieszczęśliwa miłość, słuchajcie. Metamorfoza, którą przechodzi na kartach epopei od buntownika, hulaki, kogoś, kto nie myślał za bardzo o ojczyźnie, tylko o własnym prywatnym szczęściu, właśnie do cichego, pokornego mnicha. Tajemniczość, bo przez wiele lat ukrywał swoją prawdziwą tożsamość. Osamotnienie oraz szaleństwo, szał też go spotkał wtedy, kiedy w rozpaczy tego Stolnika zabił. No ale co jest w nim innego niż na przykład w Konradzie z trzeciej części Dziadów? Słuchajcie, w przeciwieństwie do Konrada on nie chce jako samotna jednostka przynieść wolności krajowi, chce uzyskać ją na drodze ogólnonarodowego powstania. Zmienia się też ze zbrodniarza w pokutnika, zamiast pychy pokora, zamiast buntu zgoda na ofiarę. No Konrad z Dziadów taki nie był, prawda? Uważał się za jednostkę wybraną. No i właśnie można zatem powiedzieć, że ksiądz Robak rezygnuje z romantycznego indywidualizmu i poczucia ponadprzeciętności oraz myśli racjonalnie, czyli ksiądz Robak to chłopak, to człowiek cichy, pokorny, ofiarny i anonimowy, całkowicie podporządkujący swe życie sprawie, o którą walczy. Ponieważ to pigułka, to lecimy dalej. Wybrane wątki w utworze. No to właśnie ksiądz Robak, o którym już mówiłam wcześniej, i jego losy, bardzo ważny wątek. Dalej mamy spór o zamek, cały czas obecny, który kończy się szczęśliwie, ponieważ na końcu książki Zosia
przedstawicielka rodu Hreszków i Tadeusz, przedstawiciel rodu Sopliców, zaręczają się, a zatem nie ma już problemu, bo zamek jest ich wspólną własnością. Romanse. No to Tadeusz, który myli na początku Zosię z Telimeną, to znaczy zauważa w swoim dawnym pokoju jakieś piękne dziewczę, a właściwie w ogrodzie, ona później wchodzi, ucieka, bla bla bla. I kiedy idzie wieczorem na ucztę, widzi Telimenę, odnosi mylne wrażenie, że oto jest Zosia. No i cóż, wdaje się z nią w romans, później orientuje się w swojej pomyłce, jest załamany, ale jak wiemy, wszystko dobrze się kończy. Kolejny z wątków to oczywiście kwestie niepodległościowe, bo cały czas czeka się w panu Tadeuszu na Napoleona. Ten Napoleon nadchodzi na końcu książki i jakby walczy w ramach tego wyobrażenia Mickiewicza również o sprawę polską. Mamy tutaj także kwestie związane z tym, że Soplica agituje na rzecz właśnie przygotowania szlachty do tej walki u boku Napoleona. No i mamy takie pomniejsze, komediowe trochę wątki, jak na przykład spór asesora i rejenta o to, który z nich ma lepszego psa, czyli Harta, czy Kusy, czy Soku jest szybszy, bardziej chwytny, czy nie wiem, jakoś inaczej, ale taki sprawniejszy, oraz o to, która ze strzelb należących do obu tych szlachciców jest lepsza. Nawet ta pigułka nie mogłaby się obyć bez obrazu szlachty, który się wyłania z pana Tadeusza, bo przecież jest ona zaprezentowana z dużą sympatią. Nawet zobaczcie, jak kłóci się ten asesor i rejent, a przecież to jest ich wada, wada w ogóle stanu szlacheckiego, to Mickiewicz pokazuje to z takim przymrużonym okiem nieco. To nie jest takie odstręczające, tylko mówi się, och, oni się tam troszkę kłócą. Nie. Poza tym mamy mnóstwo opisów szlacheckich obyczajów i tutaj kolejność zasiadania przy stole, to, że mężczyźni powinni przy tym stole usługiwać damom, polowanie, grzybobranie, są nawet opisy konkretnych potraw, przepiękny opis kawy, więc to też istotne. Kawa może nie tyle szlachecka, ale to także ważne. Co istotne, szlachecki świat przemija. W utworze często pojawia się epitet ostatni, na przykład ostatni zajazd, ostatni woźny trybunału. To się kończy, to odchodzi, bo idzie nowe. I co jeszcze warto o szlachcie wiedzieć, to fakt, że można ją jakoś dzielić, jakoś rozwarstwiać. Chociażby ze względu na zamożność i tutaj od najbogatszych, od magnata Horeszki przez resztę, przez średnio zamożnych, zaściankowych, czyli zaściankowi oni żyli tak jak chłopi, chociaż byli dobrze urodzeni, to są dobrzyńscy, czy rezydenci, to znowu szlachcice, którzy nie mieli własnych gospodarstw, własnego kawałka ziemi, tylko mieszkali u bogatszych krewnych. Można też dzielić szlachtę w panu Tadeuszu obecną pod kątem jej stosunku do tradycji. No i wiadomo, sędzia Soplica będzie tutaj chociażby znany ze swojej mowy o grzeczności orędownikiem tradycji. Reformy za to będzie wprowadzał Tadeusz i Zosia, czyli młode pokolenie. Mówimy tu chociażby o tym, że inaczej mają spojrzeć na kwestie chłopstwa. Zaś wielbiciele cudzoziemszczyzny to Telimena i hrabia. Kiedy będziecie rozszerzać te notatki moje, ten filmik o własną naukę, to zwróćcie proszę uwagę na przyrodę w panu Tadeuszu, bo Mickiewicz stosuje bogactwo środków stylistycznych, aby ją oddać. Mamy epitety, porównania, personifikacje, chociażby takie jak kapusta, która posiada łysinę. To wszystko żyje, jest podobne do człowieka, jest jakby własny mikrokosmos, świetnie zrobione. Widzimy też wyższość rodzimego krajobrazu nad przyrodą inną, obcą, w tym przypadku włoską. Jest cała scena, cały fragment książki poświęcony dyskusji Telimeny i Tadeusza oraz hrabiego. Oni wszyscy deliberują na ten temat, gdzie jest ładniej, w Polsce, tudzież na Litwie czy we Włoszech. Oczywiście Tadeusz broni Litwy, a tamci, czyli zwolennicy cudzoziemszczyzny, mówią o niebie włoskim. No i cóż dalej? Chodzi też o to, że przyroda jest w kontakcie z bohaterami. Jeżeli bohaterom dzieje się źle, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś trudnymi wątkami, nie wiem, zaczyna się może najazd Rosjan albo coś się dzieje, to wtedy mamy psucie się pogody. Pogoda się po prostu psuje i taki piękny letni dzień przechodzi w słote, w burzę. Kiedy siądziecie do rozprawki w trakcie matury, to pomyślcie sobie może o takich motywach, jakie w panu Tadeuszu odnajdujecie. Zachęcam oczywiście do własnych poszukiwań, bo z pewnością jest ich więcej. To patriotyzm, ojczyzna, wolność, niewola, wojna, przywódcy wojskowi, sielanka.
tradycja, zwyczaje szlacheckie, dworek, biesiady, obraz młodości, starości, przemijanie, taniec, muzyka, przyroda, miłość, romans, pomyłka, komizm, spór, kłótnia. Mam nadzieję, że te motywy są dla Was jasne. Jeżeli zastanawialibyście się, gdzie każdy z nich jest, to możecie napisać w komentarzu i wtedy albo ja, albo ktoś inny Wam pomoże. No i na koniec, kochani, krótkie streszczenie z elementami opracowania, jakie w pocie czoła smarowałam przed tym filmem. Mam nadzieję, że to pomoże tym z Was, którzy Pana Tadeusza znają, ale mają problem z takim chronologicznym uszeregowaniem pewnych wydarzeń. Epopeję rozpoczyna słynna inwokacja zaczynająca się od słów Litwo, ojczyzno moja. Następnie widzimy, jak Tadeusz wraca do domu po długiej nieobecności. Pobierał nauki w Wilnie. W swoim dawnym pokoju odnajduje jednak kobiece przedmioty, a przez okno dostrzega ich właścicielkę, która, zaskoczona obecnością gościa, w popłochu ucieka. Wieczorem odbywa się uczta, na której Tadeusz mylnie bierze telimenę za spotkaną w ogrodzie Zosię. Następnie śledzimy, jak Gerwazy opowiada historię zamku wzruszonemu hrabiemu, ten postanawia, że nie odda go sędziemu. W Soplicowie przychodzi czas na zabawy, grzybobranie i polowanie na niedźwiedzia. W tym samym czasie ksiądz Robak naradza się ze szlachtą dobrzyńską w karczmie Jankiela nad działaniami niepodległościowymi, ale widok Tadeusza pędzącego na polowanie sprawia, że porzuca towarzystwo i podąża jego śladem. Dzięki temu Bernardyn dociera na miejsce dostatecznie szybko, aby uratować życie Tadeuszowi i hrabiemu, którzy znaleźli się za blisko rozsierdzonego niedźwiedzia. Po polowaniu w Zamku Horeszków odbywa się kolejna uczta, którą odwiedza hrabia i wywołuje kłótnię. Jej następstwem jest wizyta Gerwazego w Zaścianku Dobrzyńskich i zorganizowanie, a następnie przeprowadzenie zajazdu na Sopliców. W sąsiedzką właśnie angażują się Rosjanie, którzy wiążą najeźdźców, a sami udają się do dworku na ucztę. W czasie posiłku wywiązuje się jednak kłótnia między Tadeuszem a oficerami rosyjskimi. Polska szlachta jednoczy się i razem rusza do potyczki z Moskalami, której ranny zostaje ksiądz Robak. Przyjął na siebie kulę, która miała trafić hrabiego. Po starciu szlachta omawia sposoby złagodzenia sporu z Moskalami, a potem sędzia i Gerwazy udają się do rannego Benedyktyna, który na łożu śmierci wyjawia swoją prawdziwą tożsamość. Jacek Soplica nie dowiaduje się już, że właśnie rozpoczęła się wojna Napoleona z Rosją. Może jeszcze dodam, że Gerwazy wybacza oczywiście Jackowi. Wiosną do Soplicowa przybywają generałowie, m.in. Dąbrowski, wraz z wojskami. Odbywa się uroczysta msza święta, podczas której zrehabilitowany zostaje Jacek Soplica. Jego bohaterskie czyny zmazują dawną winę. Godzą się Gerwazy i Protazy, a także asesor i rejent. Odbywa się uroczysta uczta. W Soplicowie odnajdujemy trzy pary narzeczonych, Tadeusza i Zosię, rejenta i Telimenę oraz asesola i Tekle Kreczeszankę. Rozpoczyna się zabawa, Jankiel po namowach Zosi gra wspaniały koncert, epopeję kończy polonez, którego wykonują wszyscy zebrani na uczcie. Kochani, mam nadzieję, że ten materiał ułatwi Wam Waszą własną naukę i Wasze własne poszukiwania związane z Panem Tadeuszem. Dołożyłam wszelkich starań, żeby te konieczne pominięcia nie były aż tak dotkliwe i skróty myślowe aż tak rażące, ale w razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej dyspozycji. Uzupełniajcie proszę filmik, sprawdzajcie go i razem dbajmy o to, abyśmy dostarczali sobie jak najlepszej wiedzy na jak najwyższym poziomie. Zapraszam Was serdecznie do zapisu na newsletter, do zapoznania się też z zasadami, jakie newsletterem rządzą, jakie spisałam pod filmem, bo to pomoże Wam zdecydować, czy dołączacie do społeczności pracowni literackiej. Życzę Wam wszystkiego dobrego i będę życzyła też tego na Instagramie, pytając Was o kolejne materiały, więc jeśli chcecie, to dołączcie proszę do mnie, subskrybujcie kanał, jeżeli te materiały Wam pomagają i uważacie je za wartościowe. I cóż, do zobaczenia i na YouTubie, i na Instagramie, i może gdzieś jeszcze indziej. Pa, pa!